Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Projekt Inc. i dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat, który ostatnio spędza mi sens z powiek. Jest to temat usuwania tatuażu, bo mam kilka takich tatuaży starszej daty, robione ponad 10 lat temu, które w tej chwili nie wyglądają zbyt estetycznie, a chciałbym, aby to wyglądało estetycznie, bo z biegiem czasu stwierdziłem, że chcę sobie robić tatuaże u różnych artystów, a miejsca w korzystnego miejsca brakuje. I sobie stwierdziłem, co? No to usuwamy ten tatuaż i stwierdziłem, że zapytam się mojego kumpla Silasa z Katowic, jak to wygląda z usuwaniem. I powiedział mi, że śmiało można usuwać, bez problemu. Tatuaż widzi wszystko, laser widzi wszystko, oprócz koloru zielonego i oprócz koloru niebieskiego. To jest też dosyć ciekawa sprawa. I między jednym a zabiegiem usuwania tatuażu, a drugim musi być 5 tygodni. No i w zależności od ilości tego pigmentu pod skórą i głębokości tego pigmentu pod skórą zależy ilość sesji, tak? Mi zależy na tym nie, aby usunąć ten tatuaż całkowicie, tylko żeby ten tatuaż przyjaśnić, tak? Żeby można było pokryć tylko czymś nowym. Wiadomo, te tatuaże, które Wam zaraz pokażę, już są same w sobie wyblakłe, ale chcę jeszcze je bardziej rozjaśnić. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o technikę, czyli z technicznego punktu widzenia, 5 tygodni między jednym a drugim zabiegiem, widzi wszystkie kolory oprócz niebieskiego i zielonego, no i można usuwać. Teraz dostępność tych laserów jest sroga, a ja za sekundkę pokażę Wam, co chcę usunąć, dlaczego, co i jak. No i okej, mam tutaj taką jaskółkę z gwiazdkami, dosyć starą, którą chciałbym usunąć. Mam również tutaj taką diablicę wykonaną w 2005 roku, albo 2004, nawet nie pamiętam. No i nie podała mi się ona już. Tutaj jakieś takie dziwne gęby, dziwne oczy. To wszystko chciałbym usunąć, znaczy może inaczej. Wybielić, wyjaśnić. Rozjaśnić, tak aby można było pokryć to czymś innym, ładniejszym. To tutaj, co jest poniżej, to raczej zostawię. No i raczej jeszcze tutaj te serducho z takimi wstęgami też to usunę. No tutaj te kostki, tą rybę. Tutaj z tyłu mam jakieś dziwne, tu z tyłu mam jakieś dziwne tablice. No to wszystko to pójdzie do usunięcia, do rozjaśnienia. Mój syn tutaj rzuca. Okej, także dajcie też w komentarzu znać, czy wy mieliście jakieś tatuaże usuwane, czy mieliście jakieś tatuaże coverowane, czy rozważacie usuwanie tatuażu, czy każdy tatuaż, który jest u Was na ciele, ma jakiś sentyment. Nawet jak jest brzydki tatuaż, to i tak nie chcecie go zmienić, bo to jest jakiś tam część Waszego życia i ten. Także każdy ma swoje zdanie. Ja jeszcze nigdy nie usuwałem, jestem mega, mega ciekaw, jak to będzie przy usuwaniu, jak to będzie bolało, jak się skóra będzie zachowywała. No okej, także ja zachęcam Was do obserwacji Projekt Inc. na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. No i dajcie...